Siema, siema o tej porze. O Boże! Witamy Was, Draszczanie. W odpowiedzi na Wasze zarzuty. Z tej strony ja, czyli MC Gruby, mój przyjaciel Bikafro i nasz rudy kolega, zwany Rudy. Rudy. Dokładnie. No cóż, nagrywamy ten film. Odpowiedzi na Wasze... Na Wasze zarzuty pod naszym ostatnim filmem. Nie rozumiem Was, drodzy Draszczanie i mieszkańcy okolic, dlaczego macie do nas problemy o to, że jak do poprzedniego filmu, jak zrecenzowaliśmy Drawsk, my tam opisaliśmy przeżycia, które nas rzeczywiście spotkały. Ogólnie to słabe to było takie przyjęcie gości do Waszego miasta. Powinniście może... Nie oczekujemy zbyt wiele, ale żeby chociaż... Ewentualnie. Nie oczekujemy takich rzeczy, ale po prostu chociaż nie wyzywać nas albo nie zaczepiać bez powodu. Lub się nie czepiać, no jak sobie idziemy po prostu w parku, tam do sklepu szliśmy, to nie krzyczeć do nas jakichś rzeczy i no, dokładnie. Tyle. Nasz film był konstruktywną krytyką waszego miasta. Nagrywaj mnie normalnie. W naszym filmie przedstawiliśmy rzeczywiste fakty, które nas spotkały i miały miejsce, bo były faktami. Doświadczyliśmy wielu traumatycznych przeżyć, które do dzisiaj nam się śnią. Myślę, że teraz powinien dodać nas coś rudy kolega. Moim zdaniem jakby to, co MC Gruby oraz Big Afro powiedzieli w filmie, nie było jeszcze czymś karygodnym. Nie były te zachowania jeszcze na tak złym poziomie, ale odzew pod filmem był gorszy. Niemiłe odzywki oraz obrażanie z powodu orientacji seksualnej bądź... My jesteśmy heteroseksualni, jakby co mamy. No ale każdy, ale spokojnie. Jak masz długie włosy, to już jesteś... Właśnie, nie podoba nam się, że po prostu z powodu długich włosów moich lub kolegi jesteśmy uważani za homoseksualnych. To jest dość głupie podejście, bo jakby dużo jest osób, co mają długie włosy i to... I nie są homoseksualne. I są heteroseksualne. W związku z kobietą i mają dzieci. No właśnie. Smakuje mi. Dobranoc, widzowie.